proteście przeciwko aresztowaniu księdza Olszewskiego od niemal tygodnia protestuje Jan Karandziej. Były działacz opozycji antykomunistycznej mówi: nie mogłem inaczej. To samo postanowił zrobić kolejny były działacz Solidarności Stanisław Oroń. W Częstochowie rozmawiał z nimi Jakub Maciejewski, z którym się teraz łączymy. Dobry wieczór. No, czy władza w ogóle zauważyła ten gest? To bardzo ważne pytanie, bo protest głodowy jest takim poświęceniem, które ma wywołać kolejne segmenty protestów. Pierwszy jest wielkie wyrzeczenie, a drugi to media, które muszą to nagłośnić, a dalej za mediami ma pójść presja na władzę. Temu mechanizmowi bardzo uważnie się przyglądamy i okazuje się, że telewizja w Polsce 24 ma tu ważne znaczenie, a państwo, nagłaśniając ten protest, możecie pomóc. Posłuchajmy. Już piąty dzień Jan Karandziej prowadzi w częstochowskiej siedzibie Solidarności protest głodowy w obronie księdza Michała Olszewskiego i dwóch urzędniczek, bezprawnie przetrzymywanych przez władzę. Pięć dni bez posiłków. Pięć dni tylko o wodzie. Minęły pierwsze dwa, trzy dni, głowa pobolewała, a obecnie czuję się dobrze, nie mam żadnych problemów. Ale do pana Karandzieja, dawnego związkowca z Gdańska, dołączył pan Stanisław Oroń, dawny związkowiec z Lubelszczyzny, spod Nałęczowa. Pan Stanisław o proteście dowiedział się z telewizji w Polsce 24. To było tak, że właśnie oglądając telewizję Polska 24, więc spakowałem się wieczór i rano byłem tu. Obaj panowie są zdecydowani poświęcać się dalej. Który to dzień? Trzy już dzisiaj. I jak pan się czuje? Bardzo dobrze. No, nie ma żadnej różnicy, ból głowy? Troszkę było wczoraj. Pan Jan mi to wszystko mówi, bo zna się, że tak może być. Do Jana Karandzieja dotarł list od więzionej urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości, która dowiedziała się o proteście głodowym opozycjonisty. Ten ogrom cierpienia, którego doświadczam, łatwiej mi znosić, widząc postawy tak wielkiego poświęcenia jak pańskie. Bardzo się wzruszyłem, podziwiam te kobiety, które już od ponad 200 dni trzymają się tak, trzymają się Boga i są niezmiernie dzielne. Ich dzielność w porównaniu do naszych, ich cierpienia w porównaniu do naszych. My żyjemy w luksusie, można powiedzieć, w takiej sytuacji, porównując sobie sytuację. Rezygnować z pożywienia, nastawiać się na ból, zmęczenie, ryzykować zdrowie tylko w solidarności z więzionymi? Oto poświęcenie. By jednak ta głodówka mogła wywierać presję, potrzeba rozgłosu i informowania innych o tym proteście. Jesteśmy z tobą! Chciałbym, żeby to się rozniosło, żeby pokazać dalej. Dlatego trzeba o tym informować. W żadnym materiale nie zobaczycie państwo jednak, że ci panowie naprawdę to przeżywają. Nie chcą, by mówić o nich. Ten protest głodowy jest w innej sprawie i ciągle martwią się tym, że ksiądz Michał Olszewski i dwie urzędniczki cierpią jeszcze bardziej. Jakub Maciejewski, Częstochowa, Wiadomości w Polsce 24.